nowotnym dyskiem. Piękną niedzielę. Co po niektórzy z nas spędziliśmy razem, co po niektórzy z nas 52 osoby. Spędziliśmy razem kilka dni. Myślę, że to był naprawdę dobry czas, że jesteśmy pobłogosławieni przez to, że tam byliśmy razem. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj też mogli ten potencjał, który gdzieś tam nabyliśmy, uwolnić. Słowo Boże mówi, że Bóg dał nam ziemię w dziedzictwo. W poniżeniu naszym pamiętał o nas. Wybawił nas od nieprzyjaciół naszych i dał pokarm wszelkiemu ciału. Psalm 136. Dał ziemię w dziedzictwo. Bóg dał ci ziemię w dziedzictwo. Jesteś dziedzicem ziemi. Dziedzic to jest ktoś, kto śmiało sobie poczyna tu na ziemi. To jest ktoś, dla którego ziemia nie jest problemem. No bo skoro coś należy do ciebie, to nie jest to problemem. Rozumiesz, to jest bardzo ważna rzecz. Jeżeli coś do ciebie należy, to nie jest to problemem. Bo to jest twoje. Jeżeli coś nie działa, to ty jako właściciel, jako dziedzic posiadasz moc sprawczą do tego, aby rzecz naprawić, zagospodarować lub wymienić. W poniżeniu naszym pamiętał o nas. To znaczy, że Bóg w sytuacji, w której ty jako dziedzic tutaj na ziemi przeżywasz trudne rzeczy, On pamięta o tym. Czyli nie jesteś sam, kiedy zarządzasz tą ziemią. Wybawił nas od nieprzyjaciół naszych. To znaczy, że On wprowadził ciebie w miejsce absolutnego zwycięstwa nad wszystkim, co próbowałoby ciebie pogrążyć. Dał pokarm, daje pokarm wszelkiemu ciału. Zobacz, On dba o każdą najdrobniejszą formę naszej psychofizyczności. Dlaczego? Dlaczego o tym tobie mówię dzisiaj, żebyś przypomniał sobie dzisiaj podczas uwielbienia, kim jesteś, co posiadasz i kto, kurczę, za tym wszystkim stoi. Że to nie jest jakieś nasze wyobrażenie. Że to nie jest coś takiego, że mamy poboczne życzenie, aby tutaj na tej ziemi chodzić w autorytecie i błogosławieństwie. To nie musi być dla nas pobożne życzenie. To jest coś, co istnieje. To jest coś, co jest. On przedstawia się Mojżeszowi, ja jestem. Kto ty jesteś? Pyta Mojżesz. On mówi, ja jestem. No ale kto? Mojżeszu, ogarnij kuwetę. Rozumiesz, o co chodzi? Mojżeszu, ja jestem! Jestem wszechbytem. Wszechbytem. Jak się ma do tego stresik dnia codziennego? Opresyjny. Wpływ innych ludzi. Zamieszanko z piekiełem. Jak się ma to do wszechbytu, którym jest On, twój ojciec, przyjaciel, wybawiciel, król i Pan. Nijak się to ma. Jako dziedzic ziemi sprawujesz władzę w sobie i wokół siebie. Nie ma dla ciebie rzeczy niemożliwych. I kiedy będziesz się uwielbiał Boga, stań w miejscu dziedzictwa, powiedz, Boże, ja dziękuję Tobie, że Ty jesteś, że Ty ustanowiłeś mnie dziedzicem w imieniu Twoim Jezus i że nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych i ja nie będę się skupiał dzisiaj na tym, co jest dla mnie opresjonujące. Jako dziedzic ziemi wezmę nad tym autorytet i będę panował i tym oddam Tobie chwałę, potężny Boże. Potężny Boże. Córko babilońska, pustoszycielko, błogosławiony, kto Ci odpłaci za to, coś nam wyrzuciła. Błogosławiony, kto pochwyci i roztrzaska niemowlęta Twoją skałę. Bądź wykonawcą słowa. Błogosławieństwo w Twoim życiu jest wtedy, kiedy trzymasz nogę na ogniu. Błogosławiony jesteś, kiedy uderzasz w moce demoniczne, a nie ulegasz nim. A masz do tego absolutne predyspozycje. Ojcze, uwielbiamy Ciebie.
I my w imieniu Jezusa stajemy dzisiaj na Twoim słowie. I my ogłaszamy, Ojcze, że jesteśmy dziedzicami ziemi, że Ty nas powołałeś tutaj na tej ziemi jako Twoich dziedziców. Yeah.
Jezu się mogę wszystko.
Błogosławieństwo i moc.
rzeki i wnętrza jego popłyną rzeki żywej wody. Pragnieniu, pragnieniu towarzyszy pożądliwość. Kiedy ja pragnę, to ja pokazuję całym sobą, że pragnę. Bóg patrzy na twoje ciało. On patrzy na ciebie, jak ty pragniesz. Jeśli pragniesz, to zrób coś takiego i pokaż, że naprawdę pragniesz. Dla Boga nie ma nic niemożliwego, ale pokaż, że pragniesz. Pokaż mu, że pragniesz. Pokaż mu, jak pragniesz. Ojcze, ja modlę się z każdym pragnącym. Niech swój święty Duch wypełnia każdego pragnącego. Każdego pragnącego. Każdego pragnącego. Thank you.
Thank you.
przemieniona psychika. Nie wiesz z powrotem tych rzeczy. Poczułeś wolność dzisiaj. I teraz wiesz, co to znaczy wolność. Biorę przez wiarę, to co się w tobie pojawia, to jest święty duch.
Ekototi! Jesteście, których was podniosłem! Tuta patina, bo kota faceto, koło keta, drapa! Meko, 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 meko! A ja to nic podniosłem do wymiaru! Do wymiaru wieczności! Do wymiaru wspaniałości! Do radości i wolności! Tuka, mesa, 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 mesa! To to mocka patima, ta patima, mesa! Zatrzymuję atak diabelski.
która ma samochód wiśniowego koloru. Ja teraz w imieniu Jezusa unicestwiam diabelski plan związany z awarią prawego przedniego koła zawieszenia. Ja to wstrzymuję w imieniu Jezusa. Ja w imieniu Jezusa nie pozwalam, aby nastąpił wypadek. Ja to zatrzymuję w imieniu Jezusa. Holy Spirit is kiedy na manisor. Hallelujah. Holy Spirit, uwielbiamy Ciebie, Święty Duch. Uwielbiamy Ciebie, Święty Duch. Holy Spirit. Na Tobie jesteśmy skupieni. Ty jesteś Panem, Ty jesteś Królem. Twoja krew nas obmyła. Twój Święty Duch nas wypełnia. Na Tobie są wszystkie nasze ciężary. Nie ma dla nas żadnego potępienia. Grzech nie panuje nad nami. Jesteśmy duchami. Mamy dusze, które są oddane tym duchom. Mieszkamy w ciałach, które Ty błogosławisz. Wszechmocnemu Panu Ty się.
Thank you.
zwróćcie do mnie teraz. Pastorzy i liderzy grup domowych, chodźcie tutaj. Zapraszam. Pastorzy i liderzy grup domowych, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Każdy pastor, każdy lider grupy domowej. Chodźcie. Holy Spirit. Aleluja. Holy Spirit.
Ewangeliści, chodźcie proszę. Ewangeliści, przychodźcie. Chodźcie do nas. Modlimy się do was. Wszyscy ewangeliści, chore prejdy, kiedy na radę. Niech spływa na nasze serce znaków i cudów. Znaków i cudów. Ojcze, my uwalniamy w nich namaszczenie. Do znaków i cudów, Ojcze. Namaszczenie uzdrowieńcze, Ojcze. Ojcze, namaszczenie uzdrowieńcze. Namaszczenie uzdrowieńcze, Ojcze. My uwalniamy, Ojcze. Namaszczenie znaków i cudów. Namaszczenie uzdrowieńcze, Ojcze. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, namaszczenie słowa wiedzy, w imieniu Jezusa, my uwalniamy w tym, w każdego z nich, Ojcze, w imieniu Jezusa, poszerzenie, poszerzenie, chodź na mnie bliżej, 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 namaszczenie uzdrowieńcze, Ojcze, w imieniu Jezusa, namaszczenie znaków i cudów, Ojcze. Silne słowo wiedzy, manifestacja słowa wiedzy. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. Holy Spirit, Jesus. Holy Spirit, Holy Spirit. Ojcze, przez Niego manifestuje się potężna odwaga. Ojcze, w imieniu Jezusa ja związuję każdą formę lęku nad nimi. Ja związuję każdą demoniczną formę lęku. Ja w imieniu Jezusa usuwam w tej chwili demoniczne siły blokujące. Ja w imieniu Jezusa ustanawiam otwarte drzwi do głoszenia Ewangelii, do uzdrawiania chorych, do wypędzania demonów. Ojcze, ja modlę się, niech manifestują się dary uzdrawiania, niech to się poszerza. Ojcze, niech manifestuje się słowo wiedzy. Ojcze, niech to się manifestuje przez nich. Ojcze, niech manifestuje się, Ojcze, łatwość wypowiedzi. Łatwość wypowiedzi. Ja stawiam w tej chwili straż przy ich języku. Ja mówię łatwość wypowiedzi. Łatwość wypowiedzi. Łatwość. Łatwość wypowiedzi. Łatwość wypowiedzi. Ojcze. Niech, Ojcze, ta odwaga połączona z manifestacją Twojej mocy, niech ona przenika ich, Ojcze. Ojcze, niech drzwi będą otwierane, Ojcze. Właśnie teraz, właśnie teraz, właśnie teraz. Ja mówię przychylność władz dla nich. Przychylność władz, przychylność władz, przychylność władz, przychylność władz, przychylność władz, przychylność, przychylność władz, odwaga i przychylność władz, przychylność władz. Ojcze, w imieniu Jezusa, łatwość wypowiedzi, siła, odwaga, determinacja, manifestacja, manifestacja Twojej mocy, manifestacja Twojej mocy, Duchu Święty, Duchu Święty, Holy Spirit. Holy Spirit, Holy Spirit, Duch Święty. My modlimy się o grupę uwielbienia, o ludzi, którzy są lewitami, Ojcze, w których manifestuje się Twoje namaszczenie, Ojcze. Ojcze, niech to namaszczenie lewitów poszerza się i pogłębia teraz. Niech to się poszerza i pogłębia. Niech talenty się manifestują, niech umiejętności się poszerzają, Ojcze. Niech odwaga, siła i zdecydowanie przenikają w nas. W imieniu Jezusa. Holy Spirit, Jesus. Ojcze, niech powstają, Ojcze, w nich takie przestrzenie, że będą słyszeć muzykę z nieba. Ojcze, niech oni słyszą muzykę z nieba. Ojcze, niech słyszą muzykę z nieba. Ojcze, niech Twoi aniołowie, aniołowie chwały towarzyszą im, Ojcze. Kiedy będą sięgać po instrumenty, po mikrofony, będą, kiedy będą stawać w uwielbieniu, Ojcze. Niech Twoje aniołowie uwielbienia przenikają ich duszy. Niech przenikają ich Holy Spirit. Niech przenikają ich obecność. Niech przechodzą przez nich. Niech przechodzą przez nich. Holy Spirit.
wszystkim, niech przechodzą przez nas, niech powstają nowe piosenki, niech powstają nowe melodie, nowe aranżacje, Ojcze, w imieniu Jezusa. Holy Spirit, Holy Christ. Każda osoba, która rozpoznała w sobie namaszczenie do biznesu, aby szerzyć Królestwo Boże, wyjdź do mnie teraz. Holy Father, praise the King of the Jesus. W imieniu Jezusa Chrystusa. Ja uwalniam nadprzyrodzoną mądrość, znajomość rzeczy. Ojcze, w imieniu Jezusa ja uwalniam przenikliwość. W imieniu Jezusa przenikliwość rynku, przenikliwość gospodarki. Ojcze, ja teraz uwalniam słowo mądrości. Oni będą wiedzieć, co się będzie działo na rynku. Oni będą wiedzieć, w co inwestować, Ojcze. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. Ja usuwam spod ich nóg każdą demoniczną siłę blokującą. Demoniczne siły ubóstwa. Będziecie je trzymać z dala od nich. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, głębokie rozpoznanie. Głębokie rozpoznanie, mądrość, umiejętność wszelkiego rodzaju. Ojcze, w imieniu Jezusa, niech wyważa drzwi, które nie są wyważane jeszcze. Niech odkrywa je, Ojcze. Niech odkrywa je, niech widzi, Ojcze. Ja uwalniam słowo mądrości. Ojcze, nadprzyrodzony wgląd w przyszłość. Ojcze, w imieniu Jezusa, ja uwalniam w nich dar rozróżniania duchów. Ojcze, niech oni jasno widzą. Niech widzą jasno. Niech widzą jasno. Hallelujah. 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 O, pora prajzy, kiedy Jezus. Pomnożenie. Niech w ich życiu będzie pełne pomnożenie. 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 Ojcze, niech to, co zasieją, będzie w tysiąckroć, Ojcze. W tysiąckroć, Ojcze. W tysiąckroć, Ojcze. Niech będzie oddawane im, Ojcze. Niech królestwo będzie zasilane. Niech królestwo będzie zasilane. Niech otwierają takie biznesy, Ojcze, których jeszcze nikt nie widział. Niech wchodzą w takie przestrzenie gospodarki. A Ty jesteś tym, który ich chroni. Ja związuję demoniczne siły manipulacji, demoniczne siły złodziejstwa w imieniu Jezusa Chrystusa. Żadna demoniczna siła manipulacji i złodziejstwa nie ma władzy nad nimi. W imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa. Ochrona ich pieniędzy. Ochrona ich pieniędzy. Ochrona pieniędzy. Ochrona pieniędzy. Ochrona pieniędzy. Ochrona pieniędzy. Ochrona pieniędzy. W imieniu Jezusa. Halleluja. Halleluja. Kto jeszcze z Was jest w biznesie? A nie modlimy się o Niego. Chodźcie tutaj, bliżej do mnie. Modlimy się o to. Ojcze, niech ten biznes, niech te biznesy, Ojcze, wpływają na poszerzenie Królestwa Bożego w potężnym imieniu Jezusa. Pomnożenie. Pomnożenie finansowe. Pomnożenie finansowe na rzecz Królestwa Bożego. Pomnożenie finansowe na rzecz Królestwa Bożego. Pomnożenie finansowe na rzecz Królestwa. Pomnożenie finansowe na rzecz Królestwa. Ja związuję wszelkie demoniczne siły chciwości. Ja nie pozwalam im działać. W imieniu Jezusa Chrystusa. Ja usuwam je w imieniu Jezusa. Usuwam je w imieniu Jezusa. Ja usuwam je w imieniu Jezusa. Błogosławieństwo z nieba. Błogosławieństwo z nieba. Ojcze, kielich ich przelewa się. Kielich ich przelewa się. On się przelewa. On się przelewa. Ojcze. Ojcze, Ojcze, oni sieją setki tysięcy złotych w Królestwo. Ja ustanawiam, że oni będą siać, Ojcze, pieniądze w Królestwo w takiej mierze, że diabeł będzie uciekał przed tym. Ojcze, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, Papa Karalana Praje. Ojcze, ja modlę się teraz o to namaszczenie, które było na nim. On jedyny nie bał się pójść do Piłata, Ojcze. Ojcze,
Ja uwalniam w tej chwili odwagę i umiejętność szafarstwa, głębokiego szafarstwa w imieniu Jezusa. Czegokolwiek się dotknął, Ojcze, będzie przynosiło zysk. Będzie przynosiło zysk. Nieważne, czy będzie recesja, czy będzie dobry czas. W imieniu Jezusa! W imieniu Jezusa! Holy Sakarada, praise the Jesus. Jesus, praise the Lord, the Lord, the Jesus. Hello, glory, praise the Jesus. Ja uwalniam w Niego zmysł do tworzenia biznesu. W imieniu Jezusa. Ścisły umysł. Ścisły umysł. Ścisły umysł. Holy Spirit. Holy Spirit. The Kedele, the Sike, the Lord, the Kedele, the Jesus. Holy Spirit. Holy Spirit. The deceive, whatever I praise the Kedele, the Jesus. Ojcze, wszystko, czegokolwiek się dotknął, powiedzie się w imieniu Jezusa. Halleluja. Wstawiennicy, chodźcie do mnie tutaj. Wstawiennicy. Wstawiennicy. Holy Christ, kiedy radę, kiedy radę. Ja uwalniam namaszczenie prorocze. Ja uwalniam prorocze namaszczenie. Głębokie prorocze namaszczenie. Wgląd w duchową rzeczywistość. A wy demoniczne siły. Stwierdzenia zabrania wam dotykać ich w imieniu Jezusa. Czystość w umysłach, czystość w emocjach, przepływ ducha. Ja uwalniam przepływ ducha, przepływ ducha, przepływ ducha, przepływ ducha. Pokorabata, sakajara, lata, paralata. Duchu proroczy wypełnia ich. Duchu proroczy wypełnia ich. Ja w imieniu Jezusa umacniam ich nogi, aby mocno stali na murach Jeruzalem. Ja uwalniam namaszczenie strażników. Namaszczenie strażników. Namaszczenie strażników. Namaszczenie strażników. W imieniu Jezusa. Proroczy strażnicy. Proroczy strażnicy. W imieniu Jezusa. Holy Spirit, the Jesus. Wszelkie bóle, związujemy duchy nieme i głuche.
Jezus autorytet. Że będą wszystko mocy pamiętać. W imieniu Jezusa. Ciała zawsze będziecie zdrowe, umysły będziecie światłe, emocje będziecie spokojne i prawidłowo reagujące. Chodźcie dzieci, łapcie się za ręce, bez namaszczenia, za rączki, trzymaj za rączki tutaj tą dziewczynkę, ołtarz. Ojcze, my uwalniamy namaszczenie apostolsko-prorocze w te dzieci, łapcie się za rączki, bardzo proszę. Artur jeszcze. Julek, łap się za ręce z dzieciakami. Tu jeszcze jest jeden maluch. Ojcze, w imieniu Jezusa, my chcemy dla tych dzieci wszystkiego tego, czego Ty chcesz, Ojcze. My uwalniamy do ich życia prawdziwe przyjaźnie, głębokie relacje. My powołujemy dla nich mężów i żony. My błogosławimy ich dzieci. Ojcze, my ogłaszamy, że one skończą dobre studia. My ogłaszamy w imieniu Jezusa, że one będą miały zawsze zasobność finansową. Ojcze, my ogłaszamy w imieniu Jezusa, że te dzieci nie będą się cofały, ale będą szły do przodu. Ogłaszamy, że będą niszczyły dzieła diabelskie do Twojego powrotu, Jezus. Ojcze, niech przez dzieci manifestują się Twoje dary, Duchu Święty. Niech manifestują się Twoje talenty, Ojcze, które w nich włożyłeś przed założeniem świata. Ochraniamy je krwią Jezusa. Duchu Święty, wypełniaj ich. Powołujemy teraz Bożych aniołów do jeszcze szczególniejszej ochrony dla dzieci. W imieniu Jezusa. Halleluja. Amen. Halleluja. Ojcze, uwielbiamy Cię. Możecie sobie usiąść, dzieciaczki. Ojcze, wywyższamy Ciebie. Czcimy Ciebie, święty, potężny Boże. Jeżeli jest coś, o co chcesz Go poprosić, przyjdź teraz do Niego i powiedz: Jezus, ja wierzę o tą sprawę. Właśnie o to. Ja wierzę. Ja wierzę. Ojcze, słyszysz modlitwy ludzi? Słyszysz ich, Ojcze. Dziękuję Ci. Ojcze, ja błogosławię ten Kościół. Ja błogosławię cały zespół apostolski, obóz Boży. Wszystkie nasze działania, Ojcze, będą przynosiły sukcesy. Będziemy się poszerzać, umacniać i ugruntowywać w Twoim potężnym imieniu. Dziękujemy za Twoje namaszczenie, które jest na tym miejscu. Dziękujemy Tobie, Boże. Na siebie wziął strach, gorycz, ból. Halleluja. Aby mógł żyć. Spójrz, oto rad, krwawy ślad, tak cierpiał Pan, Stwórca gwiazd, ofiarą był. Więc uczmy się służyć tak, by w życiu tron Jahwe dać.
przodora. Sprawy świata cierpiał Pan, Stwórca świat. Ofiarą był. Więc uczmy się służyć tak, by w życiu to ja chcę dać. I słowo być. Hallelujah!
prawu działać przez Twoją duszę i ciało. Powiedz, Duchu Święty, daję Ci pełne prawo. Więc stoję jak puste naczynie. Działaj przeze mnie. Jestem taki jak Ty, powiedz mnie. Jestem taki jak Ty. Bo jesteś we mnie, a ja w Tobie. Znoszę ręce swe. Jestem naczyniem Twoim. Wielbiam z Króla chwale. Wypełniasz mnie teraz. Stoję tu, gdzie miejsce najświętsze. I zanieś to teraz, gdziekolwiek będziesz. Przez dziś, jutro, pojutrze. Nieś to teraz. Pusta. Gdy wrócisz do swojego domu. Stoję tu, śpiewam. Połóż ręce na ścianę Twojego domu. Powiedz, ten dom należy do Ciebie. Boże Tron. Połóż ręce na domowników Twoich i powiedz, ci ludzie należą do Ciebie. Wielbiąc Króla chwał. Jak pójdziesz do pracy jutro, połóż ręce na ścianę Twojej pracy i powiedz, to miejsce należy do Ciebie, Duchu Święty. Wielbiąc Króla chwał. Namaść miejsce Twojej pracy. Namaść Twój dom. Ogłoś, że diabeł nie przekroczy tej granicy. Miejsce najświętsze. Przez Jezusa. Sprawuj autorytet. Mogę tu stać. Halleluja. Zdobnie tu. Yeah.
absolutnie, Duchu Święty. Uwalniamy miłość jedno do drugich. Uwalniamy wiarę w to, co czynisz. W imieniu Jezusa. Halleluja. Pamiętaj, że przez wiarę, nie przez uczucia. Przez wiarę, nie przez uczucia. Przez wiarę. Halleluja. Uwielbiajmy Boga dalej, a rozstawiajmy już krzesełka. Cudowny, święty Boże. Jesteś dla nas wszystkich. Halleluja. Usiądź.
Wystarczy tak, ja tylko na Ciebie kładę ręce. Ty się modlicie o pozostałych ludzi. Wedle objawienia, które macie. Co to jest? Modlił się ktoś o Ciebie? Choroba fizyczna? Dobrze, kładźcie na Niego ręce. To są ewangeliści. Namaszczenie do uzdrawiania na nich jest większe niż na mnie. Hallelujah. Dobrze, nie płaczę. Holy Spirit, praise the Jesus. Jesus. Spokojnie, to jest normalna rzecz. Nie bójcie się tego. Niech idzie. Tak, do końca. Do końca w imieniu Jezusa. Góra lama paka, uwalniajcie namaszczenie. Upa nerwowy, jesteś zdrowy. Ciało jesteś zdrowy. W imieniu Jezusa. Ciało jesteś zdrowy. Podnoszę na prąd, w imieniu Jezusa. Umysł jesteś spokojny. W imieniu Jezusa. Już siadajcie, te osoby, które się modlą. Halleluja. Thank you.